Они морковки как пожили. Откуда? Откуда? Siema, siema, moi drodzy. Razem z moim dorodnym wąsem witam was słonecznym na Sierowie. Nasierów to taka mała miejscowość pod Ciechanowem, w którym stacjonuje bardzo ciekawa persona. Istny człowiek renesansu. Którego interesują właściwie wszystkie sporty ekstremalne. Drifting, cross, BMX, na desce nawet coś zrobi. Ja go poznałem z tego, co odwala w profesjonalnym drifcie. I to jest człowiek, który tak naprawdę wyrósł znikąd, bo zazwyczaj widzicie, jak drifterzy najpierw kupują sobie słabsze furki, pojawiają się na zawodach, patrzą, z czym to się je, potem kupują sobie lepszy sprzęt. O właśnie. One eternity later. Potem kupują sobie lepszy sprzęt, no i stale progresują. Podczas gdy Paweł Borkowski po prostu złożył sobie profi turbo auto, pojechał na pierwsze zawody i rozjebał. Po prostu od pierwszych startów od razu zajmował jedne z wyższych lokat. A odpowiedzią na to, dlaczego tak jest, będzie to oto właśnie wideo. Siema Paweł! Siemano! Co tam słychać na nasierowskiej ziemi? Jak zwykle, zarąbiście. Słuchaj, przyjechałem do ciebie, żeby pokazać twoje zabawki. Fajnie, fajnie, że padłeś na to. No to wjeżdżamy w to. Dobra, panie Pawle, poopowiadaj troszeczkę o swoich Nissanach. To są Nissany 200 SX S14, obie poliftowe. To jest moja zawodnicza, tak zwana diablica. Obok stoi jej wersja w oryginale. Chyba z tego, co wiele osób twierdzi, jest to najładniejsza sztuka w Polsce, nie? Jest u mnie. Jak kupiłem w ogóle diablicę, tak samo wyglądała jak ta obok. Była też w ogóle w ładnym stanie. Zniszczyłeś Nissana? No niekoniecznie zniszczyłem. Generalnie ten samochód jest niebity, więc karoseria nie dość, że jest w idealnym stanie. Nie ma
w jakieś rdzy i tak dalej, jest wypiaskowana, jest pomalowana ten. Na nowo, tak, jest okay. Naprawdę na idealny stan. No i generalnie jak kupiłem budę do Diablicy, no to zakochałem się w 14 wtedy i stwierdziłem, że muszę mieć taki sam samochód, tylko w oryginale po prostu obok. No i tak się pojawił ten pomysł i gdzieś tam długo szukałem tak naprawdę takie 14, bo bardzo długo. Generalnie ma 80 tysięcy przebiegu, jest cały lakier, ma około 100 mikronów wszędzie. Mm-hmm. Full oryginał i no od spodu jest, wahacze są czarniutkie, nie ma tam rdzy, nawet widać te metki na wahaczach. Kurczę, nie masz tutaj jakiegoś podnośnika. Chciałeś sprawdzić, czy to szukuje. No. Ale zobacz, jak wygląda, wiesz. Nie, no ja wiem, no jest totalny kozak, no nie ma co tutaj dużo mówić. Ja zrobiłem ten. No. Kierkę, gałkę, jest opuszczona na gwincie. No felga na razie nie jest, jest oryginalny jakiś work albo coś, ale... Powolutku. No przyznam, od kiedy ją masz? Zaraz po tej, więc jakoś też 17-18, coś takiego. Stawiam, że przez ostatni rok podwoiła swoją wartość mniej więcej. No myślę, że spokojnie. A pochwalisz się, wydałeś? Czy nie, nie pochwalisz się? Kurczę, dobre pieniądze za nią. Bardzo. Czyli nie pochwali się. Wiem o co ho. Słuchaj, a jeszcze tutaj jest Nissan. Co to za Nissan? A to jest mój Nissan tak zwany służbowy, nie? Dojeżdżam do pracy. Ho, ładny. Też chyba dużo mocy. 450 koni. Nice, to bardzo szybko do pracy jeździsz. Ale nie, to pewnie, żeby wracać, co? A zawsze się spóźniam. Dobra, skupmy się na tym aucie. Co ty zdołałeś tym uciułać na tych swoich zawodach? Bo słyszałem, że ostro dajesz czadu. No zobacz, dwa puchary stoją. Nie? Dwa puchary stoją. Udało się wygrać. Najbardziej to rozbiłeś bank na YouTubie. Jest taki jeden filmik. A, no tak. No. Tak, około 5 milionów. All over James Dean's car. He is actually side by side. Front wheel to front wheel. He's pushing Dean around the track and the transition is insane. Dobra, ile tu masz mocy? 800 koni plus 100 koni z nitra. No, około 900 koni. Teraz tysiaczek jest w modzie, no co ty? Teraz tysiaczek jest w modzie, no bida, bida. bida. W kraju inflacja cały czas, wiesz. Nie, generalnie ja trochę jakby stawiam na wheel speeda niż taki burnout opono, niektórzy gdzieś tam to mocno. Co to znaczy wheel speed? Znaczy to chodzi o to, że ja niweluję sobie przełożenie, prędkość obrotu kół, mm-hmm. tak żeby mieć bardziej żywszą reakcję na gaz i tak dalej. Czyli grip. Tak, ale chodzi o to, żeby po prostu mocno nie kotłowało w miejscu tej opony, bo generalnie jak masz 1000 mm-hmm. koni, okay. Wrzucisz jakieś duże przełożenie, ona będzie miała na tyle siły, że ci ten grip zerwie i po prostu to koło bardziej, wiesz, zmieni w miejscu niż odepnie to auto. Ja dlatego gdzieś tam w to mocno nie szedłem. To tak jak na motorze jeździsz, na 600, a na litrze. Na 600 to możesz wklepać i kłaść się w zakręta, na litrze już musisz uważać, bo może cię podnieść, może już tam wyrwać i tak dalej, no nie? Dobra, podnieś maskę, zobaczmy co tam masz. Ta-dam. Dużo pieniędzy, tak to wygląda. Teraz jest troszeczkę zakurzona komora. Konica z tyłu, więc jest tutaj dużo miejsca, jest dosyć spora cyrkulacja powietrza. To co, klasyka 2JZ? 2JZ-ik. No i to jest w ogóle taka ciekawostka, że to jest silnik, który został zdjęty prosto z półki z Toyoty, nowiutki. Nie z samochodu, nie z Supry, tylko... Ty sobie kupiłeś, tak? Tak, to jest cały... Ile taka rzecz? Soczko, 4-5 chyba, to coś takiego jak ostrzałem, bo... Sam blok, dolny. W sensie bez głowicy, sam ten słupek dolny, nie? Bo głowica i tak, wiesz, nie ma znaczenia czy jest nowa, czy używana, bo i tak wszystko wrzucasz nowe, czyli te, wiesz, zawory, większa pewność niż taki wyjęty z samochodu i nie wiadomo dokładnie jaka historia była tego. Oczywiście, że tak. Czy przegrzany, czy nieprzegrzany, a to też, wiesz, wrzucisz nowe tłoki, obrobisz i tak dalej, może się okazać, że blok gdzieś tam trochę pomęczony i nie będzie takie wytrzymałe, co nie. Dobra, a co tu jeszcze? Możesz mi poopowiadać. Tu akurat powiem ci, że jeżeli chodzi o środek, to to jest... Kurde, chyba mój wymarzony środek samochodu, nie? Sportowego. Sportowego, tak. Jest minimalistycznie, no nie? Jest... EcoMaster na miejscu. Jest troszeczkę karbonu, jest floczek na desce, nic poza tym. Parę guziczków z EcoMastera, nic ponadto, nie? Więc taki minimalizm mi się bardzo tu podoba i taka czystość i kulturka, nie? To może pojedziemy na plac. Pokażę ci, co te autko potrafi. Tak, tak, tak. Poproszę. Tylko przy okazji sobie podlecimy po coś do picia, nie? Jedziemy? Jedziemy.
Wiesz, że nie jesteś w mieście, kiedy nie masz żabki. Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Borkowski, jak pan żyje? Ach kurde, jak król. Czy tu jest taka rarytasowa guma turbo może? Turbo nie mieliśmy, ale... Niech to. Rarytas. Kurde, zobacz, widoczek zajebisty na wsi, co? Widziałeś kiedyś na wiosce taki widoczek? Ale nie chodzi mi o krajobraz. A, samochody, no tak. Na wiosce nie, przyznam, że na wioskach to zazwyczaj są wozy innego rodzaju. To co, wylecisz tu trochę coś bąkiem? Pan zepsuł? To nie ja! Jasne, jasne! Zostawić auto nie, bo Borkowskiego na placu. Chciałem zobaczyć... Czy adapter dużo wytrzyma? Kurwa, ty mi w ogóle, co? No zajebiście. Tylko robi ten, śmietanę. Śmietanę robi. Taka śmietana jest, nie? Dobra, gdzie będziesz celował? W które opony? Tu, wiesz co, wyjadę stamtąd i, tu, i tutaj, wiesz, tutaj tak przy... No dobra, to dawaj. Było. Piccobello. Coś jeszcze pan chce tutaj pokazać widzą? Dobra, Pawle, weź się pochwal. Jak to się stało, że to tu jest, ten plac? Jak to jest, że tam jest twój dom, tu jest ten plac? Zawsze marzyłem mieć tor pod domem. No. I z okna widok na ten tor. Trochę przypadkowo generalnie. Mój tata kiedyś tu postawił ten plac z myślą pod firmę transportową, ale mają nadal w tym miejscu, w którym miał i jakby warunkowo mu tam nadal lepiej pasuje niż tutaj, więc no i ja to przyjąłem na taki motor sportowy. Jest używany tylko ja i naszej. Na taki motor sportowy klimat. I chyba od 2013 tak tutaj zaczęliśmy najpierw jeździć gruzami, w ogóle na początku w tym 13 roku nie myślałem o tym, żeby jeździć w zawodach czy coś, tylko po prostu jeździliśmy sobie takimi BMW-ami E30. Mhm. Mówiliśmy E30 z silnikiem 2,5 M50 za 2000 zł, nie? To były te czasy. Więc to były te czasy. Kupowaliśmy te samochody. Jeździliśmy sobie tutaj, no i generalnie zawsze był mega klima, dużo ludzi, robiliśmy sobie grille, imprezki, my z chłopakami jeździliśmy, dochodziły nowe osoby i się fajny team robił. No i później gdzieś tam urodził się pomysł, że skoro w miarę wychodzi i tak dalej, no to zrobić samochód zawodniczy i ruszać dalej, jechać na samochód. W miarę wychodzi, a jak to stwierdziłeś, że ci w miarę wychodzi? Generalnie czułem to i ludzie mówili, że kurde, dawaj Paweł, bo ty tak ciśniesz na drzwi i robisz na przykład te bliskie podjazdy pod ścianę, bo ja na przykład na tym placu jedyny tu zawsze jechałem na tych krawędziach, jedynie podjeżdżałem po to stodołę i tak dalej, i tak dalej. I generalnie dużo tu spędzałem o tygodniu. Ostatnio z kolegami właśnie oglądaliśmy takie moje stare filmiki, gdzie już tu nikogo nie było, dzień, biały dzień, wszyscy w pracy, a ja siedzę na 30 i napierdzielam, żeby centymetr być bliżej stodoły, tutaj centymetr być bliżej tej kurde siatki. I generalnie miałem taki zafiksowany byłem na to, żeby skillować cały czas, no nie? I wydaje mi się, że stąd chyba to zaowocowało, nie?
Bo tyle, ile ja wyjeździłem motogodzin tymi gruzami nawet, to kurde, to jest... Myślę, że wszyscy chłopacy razem wzięci tyle nie zjeździli opon co ja. No ja mam teorię, że najlepszy jest ten, kto jeździ najwięcej. No dlatego, tak, dlatego ja generalnie uważam, że nie do końca jest coś takiego jak talent. No zależy, bo generalnie gdzieś tam... Nie, na pewno jest. Jest trochę, ale ciężka praca, ciężką pracę... No dobra, czekaj, a to, że należy wspomnieć, że grasz na perkusji... Że jeździłeś na BMX-ie. To są rzeczy, które wymagają od ciebie jako człowieka niesamowitej synchronizacji ciała i ruchów. Dobra, ale powiem ci tak, jak sobie w ogóle kupiłem perkusję. Ja myślałem, że to będę, wiesz, kupię sobie perkusję i zacznę zaraz metalikę grać, nie? A jakbyś zobaczył, jak grałem na początku na tej perkusji. Ja dzisiaj to wszystkie filmiki pokazywałem z moich początków, bo ja się wstydzę tego, no nie? Aha. Bo to nie przypominało w ogóle gry. Ale gdzieś tam treningi, jakieś nauki i tak dalej. Z YouTube'a sobie odpalałem jakieś tutoriale, trenowałem i dzisiaj coś tam gram. Więc jakby wydaje mi się, że talent talentem, może jest coś takiego, ale wydaje mi się, że najowocniejsze tutaj to jest tylko i wyłącznie ciężka praca. Ciężka praca. Tak samo tutaj, ja byłem po prostu zajarany, ja to kocham i to dało mi po prostu determinację. Mhm. I masa treningów dała mi to, że gdzieś tam lokaty fajne się zaczęły pojawiać na zawodach, więc tak to wygląda. Pięknie, zajebiście. I co, trzeba trenować przede wszystkim. Paweł jest przykładem tego, co czyni trening tak naprawdę z zawodnika i bardzo mu tego gratuluję, co osiągnął, bo jest to teraz po prostu bardzo przyjemne do obserwowania i oglądania. Co powiesz, Paweł? Jecha! Dobra, mordo, dasz się karnąć? Jasne, no, siadaj. Kurwa. No. Słuchaj. Czuj się wyjątkowo, że ci daje się przejechać tym samochodem. Ja naprawdę, ja nie wiem, czy ja bym miał kiedykolwiek możliwość. Nie, bo generalnie nawet kobiecie nie daje poprowadzić tego auta. Znaczy to się akurat, sorry, ale nie dziwię się. Nie dziwię się, Magda, sorry. Podjedź tam. Jedynka, dwójeczka. Będziesz nie. Jechał obok, będziesz mi mówił. Nie, ja nie wsiadam. Ja się boję. Serio, ja się boję z kimś jeździć. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak się jaram. GoPro tylko zamocuję i jadę. No i tutaj ma miejsce sytuacja typu najgorsza. Bo GoPro pięknie uchwyciło to, jak bardzo się jaram. Ekscytacja jazdy była klarowna. Niestety, mimo że widziałem te nagrania na kompie, to ich nie zgrałem. Za to sformatowałem kartę i nadpisałem. Na całe szczęście Paweł jak nigdy wcześniej wziął sam komórę do ręki własną i zaczął nagrywać, co się dzieje. No i dzięki temu możecie zobaczyć to. Mordo, naprawdę ci dziękuję. No nie wiem, kiedy miałbym okazję inaczej się przejechać takim sprzętem. O, i teraz te dwa podciągi. Dobra. Dawaj! Ale jeszcze moment. Jak to działa jeszcze raz? No, sprzęgło i każdy bieg to jest do siebie. A jak chcesz wsteczny, to musisz na N, 1 i dopiero N i R. No nie będę wstecznego chyba. W razie czego, nie? Dobra.
jazda, koniec jazdy. No tak to było. No jak? Jak dajesz palnik, po prostu czujesz potęgę tego auta. Nie dość, że przyspiesza jak popierdolone. Nie wiem, ten wydech nadal jest zepsuty? Nie, jest git. No to tak czy tak, w środku, jak krzyczałem na pełen regulator, nie słyszałem sam siebie. Jest tak. A w plecy marchewki fajnie tłuką, nie? Były marchewy, czy to tak, była ta opona? To były marchewy, no. Kurwa, gościu. Opona to pewnie gościu. Ci... Opona... Gościu, kurwa, opona to pewnie ci zeszła, nie? Naprawdę, sztosik. Szkoda, że na takim małym placu, ale robi wrażenie fest. No, bo to wiesz, tutaj to się dusi ten samochód, nie? No. Ale wywinęło. Zobacz, pojeździliśmy trochę i kapci nowych nie ma. To były nowe kapcie, chcesz mi powiedzieć? No, no. To co, to teraz polatamy może. Jak polataliśmy bokiem, to teraz polatamy w powietrzu. Znaczy ja nie będę latał, co najwyżej dronem. Ty no tutaj polatasz. Nawet nikogo nie mogę wziąć na prawy, nie? No niestety, ani na tył chyba też nie. Bym chciał, nie? Kogoś przelecie. W powietrzu, nie, żartuję, ale niestety tu się nie da. Niestety albo stety, no to jednak wiesz, tutaj to jest trochę większy hardcore. To pokaż kolejną zabawkę. Paweł ma dużo zabawek ogólnie. No to jest Kawasaki Kite 450. Porobiona trochę. Zawieszenie jest całkowicie przebudowane do, już do skoków. Głównie takich właśnie typowo FMX-owych, czyli pod rampy. Jest trochę tutaj stosów ładowane, a to tak naprawdę tego nie widać na pierwszy rzut oka. Jakbyś kupił na przykład ten motor z fabryki tego KX-a, to podejrzewam, że wizualnie niewiele byłoby tu różnic, ale gdzieś tam w środku są. No głównie to jest zawieszenie, bo tutaj się na zawieszeniu opiera cała ta idea, nie? Żeby to dobrze wybierało. Jaka waga, ile koni? Ze 100 kilo waży, koni ma... Nawet nie wiem ile ma koni. A to wusów, czterosów? Czterosów. Czterosów. Ale generalnie piekło, nie? Strasznie piekło. Piekło. To jest kurde... Jeździłem na ścigaczach, jeździłem na nakedach różnych i tak dalej po ulicach i powiem szczerze, że może to nie zrobi jakiejś prędkości jak ścigacz, ale przyspieszenie i te odczucie jak to z dołu, tą mocą, wiesz... To jest piekło, to jest niesamowite. Zademon strój. Deść. Laboratory in the basement of his home. Gratuluję. Kurwa, nie, ale jest, dobrze jest. Wiesz, w tym roku wyjechałem nim raz i w zeszłym roku coś mi się kojarzy też chyba tylko raz, nie? Świetna reklama. Procedura radzenia sobie z klasyczkiem. Nie, no bo ogólnie ma malutki akumulator przez to, że jest dolot zmieniony i szybko siada, jak się go nie przepala, to wiesz. Zobacz ten akumulator, nie? Wow! Więc wiesz, malutko, bo tutaj ta rura już kolidowała, nie? A 44, aha, no to wiele nie wytrzyma. Thank you.
zmiany, to by porobiła bez problemu. Że twoje Audi mi porobią? To. No, bez problemu. To ile to na koni? Ponad 300, ale dokładnie nie wiem, bo ja nie hamowałem. Okej. Ale 4,8 do setki robi. Bardzo dobry wynik. No. Jak się podoba? Zajebiście. Przyznam, że ma bardzo fajną turbinkę. No. W sensie świetny dźwięk. No dźwięk. Dźwięki tu są mistrzowskie. Ideał! Jak gokart w ogóle się trzyma. Ale to jest oryginalny stan, tam poza małymi modami silnika to nie ma żadnych poliuretanów, nic takich rzeczy. Tak. Czyli tak się prowadził SX salonu. No tylko zawieszenie gwintowane ma, nie? A, okej. Okay. Bo tak to byśmy nie obniżyli, nie? A powiedz mi w ogóle, po co ci ten Nissan? Trzymam go dla syna, dla córy. Żeby zobaczyła, co ja w młodości kochałem, nie? Co z nim zrobi, to już jego, jej sprawa. Ale nie powiesz mi, że to był powód zakupu? No nie, znaczy trochę tak, bo ja chciałem mieć taki model, który będzie oryginalnym modelem tej mojej driftówki. No i wiesz, zmyślał jakieś tam lokacje na pewno, ale finalnie uważam, że no nie mam potrzeby go sprzedawać. Tym bardziej widzę, co się dzieje na rynku, tych samochodów w ogóle nie ma, bo kiedyś to jeszcze jakieś się pojawiały na Allegro i tak dalej, albo na tych niemieckich stronach. Kolejny powód, który przemawia za tym, żeby nie sprzedawać tego auta. Ale po prostu chciałeś mieć i sobie kupiłeś. Tak, chciałem mieć po stronach. No generalnie to jest mój trochę taki ideał auta, nie? Weź się uspokój. Widać na drzwiach smugi. O nie. Oczekuję tylko 100% perfekcji. Byś mi, Paweł, jeszcze powiedział, bo chyba nie rozmawialiśmy o tym, jak to jest, że ty umiesz tyle rzeczy? Bo zazwyczaj ludzie robią swoje, w sensie chodzą do pracy, mają dzieci, kiedyś za młodu uprawiali jakiś sport, a ty masz taką listę rzeczy, które uprawiasz, że skąd ty masz na to siłę? Nie wiem, no powiem ci, ja od małego coś robię ekstremalnego, zawsze jakieś sporty, zajawki, więc... A co było pierwsze? Pierwsze? No. Pierwszy był parkour. Parkour? Parkour, freerun. No. Chyba jeszcze nie, wcześniej jeszcze chyba nawet breakdance był. O kurwa. Breakdance, parkour, freerun, salta, skakanie po dachach. Później był BMX i BMX też nawet tak dosyć zawodniczo, bo już... Wszedłeś na wyższy poziom. Po zawodach jeździłem, nawet za granicę jakieś zaliczałem i całkiem nieźle też szło. Tylko na BMX się połamałem i gdzieś na takim przełomie wchodzenia w dorosłość, bo miałem 18 lat. I pojawił się samochód, więc zaczęły się drifty. No i po driftach doszedł jeszcze motocross. Czyli samochód był pierwszy?
Niż motocross? Tak, tak. To myślałem, że odwrotnie. No, bo przeważnie jest odwrotnie, że każdy, kto, no tak, wiesz, jeździ na motocrossie. Albo bo ten... na motocrossie możesz kupić dziecku go jeszcze przed 18, bo i tak jest niezarejestrowany. To prawda. I druga sprawa jest taka, że wiesz, no jako młodszy no masz lepsze predyspozycje fizyczne, tak? Tak. Jak do driftu, no to aż takich nie trzeba mieć jak w motocrossie, więc dlatego... Bebech może być. No wiesz, no. Fajnie, lubię zarażać innych zajawko, więc fajnie, że wpadłeś, to ci trochę pokazałem swojego życia. Powiem ci, że to bardzo niespokojne życie na wsi jest. Dziękuję ci bardzo za oprowadzenie. Mam nadzieję, że wszystkim się też tak podobało. Widzimy się później. Something happened that night in Poland. Something that is hard to explain. The bar was raised, but that bar has the entire European drift community pushing it higher than ever before. Where do we go from here? Or how can we improve? There is a simple response. This is Driftmasters, and this is what we do. No, tutaj musiałem pójść na całość, także tak zrobiłem, no i to się opłaciło, bo zaowocowało to sukcesem.